Wymiana doświadczeń pomiędzy architektami nagrodzonych projektów, ich wykonawcami oraz inwestorami to główny cel spotkań kapituły ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Jakie są rezultaty tych rozmów w Koszęcinie? Sprawdzał Szymon Oślizło. W pięknym pałacu w Koszęcinie, siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, obraduje kapituła ogólnopolskiego otwartego konkursu na modernizację roku i budowę XXI wieku. Ze mną mój Państwa gość, członek jury, profesor Grzegorz Nawrot, Politechnika Śląska. I tak jak wspomniałem, to Pan jest jednym z tych, którzy oceniają te prace. Obecnie konkurs trwa, jego 27. edycja. Kolejne prace spływają. Na co Państwo zwracacie szczególną uwagę, patrząc na przykład na tę ostatnią edycję? Zwracamy uwagę na wiele rzeczy, jako że, jak powiedziałem, zasiadają osoby z różnych dziedzin. Oceniana jest myśl przede wszystkim, myśl w architekturze obiektów. Oceniana jest jakość wykonania, oceniana jest zasadność. Panie profesorze, 26 lat historii tego konkursu, ćwierć wieku, czy dobrze myślę, że od tego czasu, przez ten czas, to jeśli chodzi o architekturę, to wszystko się zmieniło, no i te budynki, które były nagradzane wówczas, to teraz nie dotarłyby nawet do preselekcji, bądź być może w ogóle nie byłyby oddane? Postęp polega na tym, że wszystko uległo zmianie. I technologie są inne, i materiały budowlane są inne, i gusta się również zmieniają. No i te nasze spojrzenie na otwartość społeczną się również zmienia. Tu w Koszęcinie jeszcze jutro dyskutować będą członkowie kapituły tego konkursu. Jednocześnie przypominają oni, że jeszcze można zgłaszać swoje wykonania, swoje modernizacje czy budowy, które powstawały w ostatnim czasie. Zrobić to może zarówno samorząd, jak i mała firma, wykonawca, projektant. Właściwie każdy jest dopuszczony do konkursu. Jego uroczysty, wielki finał jesienią na Zamku Królewskim w Warszawie.